Witam serdecznie, Piotr Rybak, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta. Szanowni Państwo, w dzisiejszym filmie chciałbym opowiedzieć kilka słów na temat ulicy Magistrackiej, o jej historii i znaczeniu dla naszego miasta, jak również o najciekawszych obiektach, które znajdują się przy tej ulicy. Ulica Magistracka jest to jedna z najstarszych ulic w Sokołowie Podlaskim. Została wytyczona prawdopodobnie jeszcze przed lokacją miasta, bowiem łączyła osiedle, które znajdowało się na naturalnym wzgórzu z doliną rzeki Cetynia. Pierwszym miejscem, o którym chciałbym Państwu opowiedzieć, jest były stary cmentarz żydowski. Obecnie jest to skwer imienia Polskiego Czerwonego Krzyża. Stary cmentarz żydowski został założony prawdopodobnie jeszcze w XVII wieku. Pierwsza wzmianka o Żydach, którzy trafili do Sokołowa Podlaskiego, to jest rok 1621. Mamy dokument, bardzo ciekawy dokument. Inwentarz posiadłości rodu Radziwiłłów, w skład których wchodził również Sokołów Podlaski, i tam dowiadujemy się, że w Sokołowie mieszkało dwóch Żydów. Dwie rodziny żydowskie właściwie. Cały ten teren obecnego skweru Polskiego Czerwonego Krzyża przed II wojną światową zajmował stary cmentarz żydowski. Było tu pełno żydowskich mogił, na których stały płyty nagrobne, tak zwane macewy. Były to pięknie zdobione płyty, które zawierały różne znaki ikonograficzne i opisywały osoby, które są tam pochowane, które były tam pochowane. Z tych macew niewiele się zachowało. Większość z tych macew Niemcy zniszczyli. Niemcy w ogóle zlikwidowali ten cmentarz. W 1942 roku, kiedy zlikwidowano getto, mniej więcej w tym samym czasie został też zlikwidowany żydowski cmentarz. Obecnie mamy tutaj jedyne upamiętnienie, głaz pamiątkowy na terenie byłego cmentarza żydowskiego, na którym jest płyta w języku polskim i angielskim. Można tutaj przeczytać krótko o likwidacji getta, o zagładzie społeczności żydowskiej. Tutaj czasami przyjeżdżają potomkowie Żydów z różnych krajów, z Izraela, ze Stanów Zjednoczonych. Był nawet jeden człowiek, który tutaj przyjechał z Argentyny i też odwiedził ten kamień. Modlą się krótko przy tym kamieniu, wspominają swoich przodków. Po 1942 roku, kiedy zlikwidowano cmentarz żydowski, na tym terenie było pusto. W zasadzie teren został oczyszczony z nagrobków. Natomiast po II wojnie światowej władze miejskie założyły tutaj skwer, który obecnie nosi nazwę Polskiego Czerwonego Krzyża. Nazwa ulicy pochodzi od magistratu, który przez krótki czas po II wojnie światowej mieścił się w budynku byłego żydowskiego domu modlitwy. Przed wojną ulica nosiła nazwę Bożnicza. Bożnicza od Bożnicy, czyli inaczej mówiąc od synagogi, która również znajdowała się przy tej ulicy. Wzdłuż rzeki Cetyni obecnie mamy bulwary po obu stronach tej rzeczki. Zostały one założone dopiero w trakcie II wojny światowej. Zostały zbudowane na polecenie niemieckich władz okupacyjnych. Prace wykonywali żydowscy robotnicy zamieszkujący sokołowskie getto. Przed II wojną światową rzeka płynęła dziko, tworząc meandry. Po drugiej stronie ulicy, nieopodal bulwarów, znajduje się duży murowany budynek młynu będącego własnością rodziny państwa Marksjanów. Obecnie ten młyn nie pełni swoich funkcji, ale budynek nadal istnieje. Jest to ciekawy przykład architektury industrialnej. Co ciekawe, początkowo ten młyn nie pełnił funkcji młynu. Ten budynek był olejarnią i miał tylko jedno piętro wysokości. Przed II wojną światową budynek był własnością żydowskiej rodziny Gurfinkielów. W 1947 roku został zakupiony przez rodzinę Marksjanów. Tutaj mamy most na rzece Cetyni. Jest to obecnie, jak widać, mała rzeczka, taki strumyk troszkę sączący wodę. Natomiast z tym miejscem związana jest bardzo ciekawa historia. Mianowicie w 1948 roku rzeka wystąpiła z brzegów. To aż trudno sobie to wyobrazić,
jak dużo musiało być wody, zważywszy na to, jak dzisiaj to miejsce wygląda. Rzeka wystąpiła z brzegów i uszkodziła ten most. Była to największa powódź w dziejach miasta. Zalana została wówczas nie tylko ulica Magistracka, ale także ulice położone dalej w dole rzeki, to znaczy ulica Wolności, Kosowska i Lipowa. Po drugiej stronie rzeki istnieje obecnie nowo wybudowany blok mieszkalny, ale to miejsce również ma ciekawą historię. Do II wojny światowej mieściła się w tym miejscu żydowska łaźnia rytualna, tak zwana mykwa. Miejsce, gdzie Żydzi dokonywali obmycia przed modlitwami, które później miały miejsce w synagodze czy w domu modlitwy. Budynek istniał do roku 1944. Został zniszczony w wyniku nalotu lotnictwa sowieckiego z 26 na 27 lipca 1944 roku, a po II wojnie światowej całkowicie rozebrany. Później w okresie PRL-u mieścił się tutaj budynek PPS z Połem, który również został rozebrany, a obecnie nowo wybudowany wysoki blok. Po drugiej stronie ulicy znajdowała się łaźnia polska, publiczna łaźnia polska wybudowana w okresie międzywojennym dla mieszkańców Sokołowa. Ten budynek również został zniszczony w trakcie nalotu w 1944 roku, ale został odbudowany, nieco przebudowany i istnieje do dzisiaj. Obecnie jest to dom prywatny, ale tutaj właśnie mieściła się łaźnia publiczna sokołowska. Ulica Magistracka, tutaj dobrze widać przebieg tej ulicy, pokażę Państwu. Ona właśnie prowadzi w dół, w stronę rzeki, od naturalnego wzgórza, na którym znajdowała się stara część Sokołowa, znajdował się Sokołowski Rynek, w stronę rzeki, która była źródłem wody dla rozrastającego się miasteczka. Przebieg tej ulicy został wytyczony jeszcze przed lokacją miasta, ponieważ nie jest ona w żaden sposób prowadzona w linii prostej, tak jak ulice lokacyjne były wytyczane. Jest po lekkim łuku, tak jak stare ścieżki, drogi pochodzące jeszcze z czasów, gdy nie było miasta, tak? Tylko była jakaś osada niewielka na tym wzgórzu. Idąc w stronę Starego Miasta, mijamy miejsce, gdzie w trakcie II wojny światowej znajdowała się jednopiętrowa kamienica po tamtej stronie, gdzie obecnie istnieje blok, w której to Niemcy urządzili więzienie w latach 1942-44 dla członków polskich organizacji niepodległościowych, jak również dla wszystkich Polaków, którzy sprzeciwiali się niemieckiej okupacji, hitlerowskiej okupacji, i tam byli przetrzymywani ludzie, którzy zostali rozstrzelani między innymi w egzekucji w 1944 roku nieopodal stawu Mazura, jak również drugiej dużej egzekucji, która miała miejsce w 1943 roku nieopodal szkoły podstawowej nr 3 na skwerze Unitów Sokołowskich. W miejscu tego budynku znajdowała się przed II wojną światową sokołowska synagoga. Zrobiłem oddzielny film o synagodze, więc tutaj nie będę powtarzał wszystkich tych informacji. Można sobie ten film obejrzeć na naszym kanale YouTube'owym. Pokażę tylko Państwu gwiazdę pamiątkową, która znajduje się na posadzce tego budynku. Tu w tym miejscu przed wojną stała synagoga. Niemcy spalili ją doszczętnie w 1939 roku. Czy została ona przez Niemców w 1939 zamknięta i Niemcy tutaj utworzyli magazyny, ale nie została jeszcze wówczas całkowicie spalona, została dopiero prawdopodobnie w wyniku detonacji materiałów wybuchowych zniszczona w 1943 roku. Przez długi czas po wojnie znajdował się tutaj pusty plac w miejscu, gdzie istniała synagoga. Natomiast po drugiej stronie ulicy znajduje się budynek, który również jest historycznie związany z społecznością żydowską. Był to stary żydowski dom modlitwy, w którym znajdowała się również szkoła religijna dla młodzieży żydowskiej. I ten budynek został wybudowany pod koniec XIX wieku.
w trakcie II wojny światowej przez 2 lata, od 1942 do 1944, znajdował się tutaj szpital. Natomiast po II wojnie światowej przez krótki czas była to siedziba Sokołowskiego Magistratu. I wówczas też zmieniono nazwę ulicy Zbożniczej na Magistracką. Budynek istnieje do dzisiaj, jak widać, ale jest trochę przebudowany. Nie było na przykład tej rampy. Szanowni Państwo, doszliśmy już do końca tej ulicy, lub jak ktoś może powiedzieć, do początku, czyli do skrzyżowania z ulicą Długą, do skweru imienia księdza Brzuski, gdzie przed II wojną światową znajdował się Sokołowski Rynek. Tutaj widać wyraźnie, jak duży jest spadek ulicy Magistrackiej, jak wysoko wyniesiona jest stara część Sokołowskiego miasta w stosunku do doliny rzeki Cetynia. Ulica Magistracka obecnie, jak i w dawnych wiekach, pełni funkcje handlowe. Są tutaj lokale handlowe, sklepy, jak również jest nadal prowadzony handel uliczny. I to tyle. Dziękuję za uwagę. Jest to oczywiście bardzo pobieżne potraktowanie tego tematu. Ulica Magistracka jest bardzo ciekawą, fascynującą ulicą, gdzie właściwie o każdym budynku można by było nakręcić oddzielny materiał. Do zobaczenia i pozdrawiam.